W dzisiejszym filmie przyjrzę się każdej walce o odznakę Asha w regionie Johto i ocenię je pod względem strategii, akcji oraz elementów fabularnych. Czy jego doświadczenie nabyte w regionie Kanto będzie widoczne w 8 potyczkach z nowymi liderami sal? O tym się zaraz przekonamy. Pikachu Asha ponownie jest łatwo porwany przez zespół R i odzyskać go mu pomaga nikt inny jak sam lider sali, Falkner. Patrząc na jego Pidgeota, Ash wspomina swojego i że chciałby się z nim jeszcze kiedyś spotkać. Będziemy się na to trochę poczekać. Przystępujemy do walki. Hut Hut kontra Chikorita. Falkner komentuje, że Ash powinien wiedzieć lepiej niż wystawiać do walki trawiastego Pokemona, ale nie zna on zdolności naszego bohatera. O! Do walki wkracza Pikachu, który łatwo radzi sobie z sobą. Falkner wystawia Dodrio i oznajmia, że nikt z tym Pokemonem nigdy nie wygrał, co oznaczałoby, że nikt nie zdobył wcześniej jego odznaki. Serio nie wiem, ile temu gościowi mogę ufać. Pikachu mocno obrywa, ale trafia jeden atak grzmotem, który nokautuje niezwyciężonego Dodrio. Ktoś może sprawdzić, czy ten koleś ma licencję? Następnie wychodzi Pidgeot, który zdmuchuje przemęczonego Pikachu. Ostatnim Pokemonem Asha jest Charizard, co jest dobrym przypomnieniem, że Ash nie przybył do Johto jedynie z doświadczeniem, a również ze starymi towarzyszami. Więc od samego początku czekają nas potyczki weteranów walk. Pidgeot niweluje ogniste ataki Charizarda i nie pozwala mu za sobą nadążyć. Sytuacja nie wygląda najlepiej dla Asha, ale ten zauważa, że za każdym razem, kiedy Pidgeot unika jego ataku, robi to wskakując tuż za Charizarda. Więc wykorzystuje tę wiedzę, aby zaatakować go z wyprzedzeniem. Następnie używa wstrząsu sejsmicznego i kończy pojedynek. Była to strategia? Jakaś była, ale nie był to specjalnie interesujący pojedynek i szczerze łatwo o nim zapomnieć. 6 na 10. Przed drugą salą Misty przewiduje, że będzie ciężko Ashowi wygrać pojedynek, bo niedawno pożegnał się ze swoim najsilniejszym Pokemonem Charizardem, który swoją siłą mógł naprawić jego każdą debilną decyzję, co bardzo zabolało Pikachu. W sali znajdują lidera Bugsy'ego, który utknął na drzewie, więc podają mu drabinę. To jest cała część fabularna tego odcinka. Spinarak kontra Cyndaquil. Mimo tego, że Ash powinien mieć tu przewagę, jego Cyndaquil nie za bardzo potrafi w ataki ogniste, więc po prostu lata po stadionie jak głupi i obrywa pajęczyną. Bardzo urocza swoją drogą przy tym wyglądając, ale nie wygra ten pojedynku, więc po jego Chikorita, która ponownie staje naprzeciw typu, z którym nie za dobrze sobie radzi. Sam lider też się pyta, czy wszystko z Ashem ok, na co jego przyjaciele odpowiadają, że to skomplikowane. Spinarak manewruje w powietrzu przy użyciu pajęczyny, ale Chikorita zatrzymuje go słodkim zapachem i go wykańcza. Na scenę wchodzi Metapod, który nie odczuwa obrażeń i nokautuje Pokemona Asha. Ten wystawia Pikachu, ale nawet on ma problem z nadążeniem za tym najpewniej najsilniejszym Metapodem świata, który porusza się tak szybko, że dosłownie znika przed oczami w sposób przypominający podstawowe przejście w programie do montowania filmów. Ale Pikachu go wreszcie chwyta i pokonuje. Pora na ostatniego Pokemona Bugsy'ego, Skytera. Ten zaczyna od podwójnego zespołu, co dezorientuje Pikachu i pozwala Skyterowi go pokonać. Wracamy do Cyndaquila, który wreszcie się rozgrzał i jest gotów wystrzelić miotacz płomieni. Skyter go jednak blokuje, używając tańca szabli. Ash szybko znajduje sposób na obejście tej techniki, każąc Cyndaquilowi zaatakować bezpośrednio z nad Skytera. I w taki oto sposób zdobywa drugą odznakę. Każdy Pokemon był tym razem nawet zaangażowany w pojedynek. 6,5 na 10. Ash i spółka wkraczają do Goldenrod i znajdują salę, która jest dzisiaj zamknięta, więc idą zwiedzać miasto. Przypadkiem trafiają na Whitney, oferującą im pomoc jako przewodnik. Szybko okazuje się, że ta jest całkiem niezdarna i łatwo się gubi oraz zapomina swoich Pokemonów. Zespół R wykorzystuje tę okazję i kradnie jej Clefairy, po czym udaje się na stację, gdzie dowiadują się, że najbliższy pociąg przyjedzie za rok, co jest całkiem realistyczne. Ich ucieczka średnio się powodzi, po czym ujawnione jest wreszcie, że Whitney jest tutejszą liderką sali, która zaprasza Asha do walki. Nidorina kontra Cyndaquil. Nie wiem, co Pokemon trujący robi w sali typów normalnych, ale nie ma to znaczenia, bo i tak pada, zanim może Cyndaquila dotknąć. Whitney wystawia Clefairy, która straszy ruchem Metronom, mającym całkowicie losowy efekt przy użyciu. Tym razem wylosował się sygnaturowy ruch Magikarpia, który kompletnie nic nie robi, więc ta zbywa z pola walki. Kiedy wydaje się, że ten pojedynek to jakiś żart, na scenę wkracza Miltank, używająca ruchu walec, stającym się coraz silniejszym przy każdym ataku. Pokonuje nim Cyndaquila, Totodile'a i nawet Pikachu. Ash nic jej nie mógł w tej walce zrobić i poniósł pierwszą w Johto porażkę w walce z liderem. Z czym jestem pewien, może utożsamić się sporo graczy, którzy również mieli problem z Miltank Whitney. Nigdy wcześniej anime tak świetnie nie przelało esencji gry na ekrany telewizorów, jak w tym momencie. W następnym odcinku Ash jest tak zrozpaczony porażką, że myśli o rzuceniu tego wszystkiego i powrotu do domu. Po przespanej nocy przestaje dramatyzować i odwiedza go Whitney, która zaprasza grupkę na farmę Miltanków, gdzie mogą spróbować mleka swojego oprawcy. Atakuje ich zespół R w walcowo wyglądającym robocie, w walce z którym Ash wpada na pomysł. Wyzywa on Whitney do pojedynku, którym stawką będzie możliwość wyzwania jej do pojedynku o odznakę. Jest to tak głupie jak brzmi, ale liderka się zgadza. Ash wprowadza w życie swój plan, w którym Totodile tworzy rowy, w których Pikachu może się ukryć i wystrzelić Miltank w powietrze. I Cyndaquil zostaje przejechany przez Miltank kilka razy, nie wiem czemu to ma służyć, ale Ash wygrywa z krową i dostaje za to odznakę. Bo podobno pokonanie tylko najsilniejszego Pokemona lidera to to samo co pokonanie lidera według Whitney, ale mi się wydaje, że nie chce się po prostu trenować innych Pokemonów niż Miltank. Nawet za jednego wsadziła Nidorina, mając nadzieję, że nikt się nie połapie, że coś jest nie tak. Może gdyby nie była to walka 3 na 1, oceniłbym ją wyżej, ale na razie leci 7 na 10.
Ash i spółka wchodzą do budynku, który biorą za salę miasta Ekrutik i ten zaczyna płonąć. To co daje chce mieć to z głowy, więc rzuca się w płomień. Ale okazuje się, że ten jest jedynie iluzją stworzoną przez zamieszkujące to miejsce duchy. Na pomoc przybywa Morty, który ujarzmia dzikie pokemony i opowiada bohaterom historię tego opuszczonego budynku, znanego niegdyś jako Cynowa Wieża. Było to miejsce, w którym Ho-Oh ujawniał się kilku wybranym ludziom, ale zostało zniszczone przez osoby chcące zgarnąć go dla siebie. Pozostałości wieży służą jako przypomnienie o ludzkiej brutalności. Nowa, identyczna wieża została wybudowana z nadzieją, że Ho-Oh kiedyś tu powróci. Jednak nikt go nie widział przez ostatnie 300 lat. Nikt, poza Ashem, ale nikt mu nie wierzy. Reszta odcinka służy pokazaniu mocy Gengara Mortiego i mówieniu się na walkę. Ash próbuje rozgryźć, jak do niego podejść i dostaje wskazówkę, że powinien wykorzystać Noctowla, więc tak też robi. Jego przyjaciele znów się do niego prują, dlaczego od razu używa swojej sekretnej broni, ale tym razem istnieje ku temu powód. Noctowl używa nagazin jasnowidzenia, który sprawia, że jest podatny na ruchy typu normalnego. Dzięki temu Noctowl i Pikachu, na którego zostaje wymieniony, mogą go spokojnie atakować. Ale Pikachu pada po jednym ciosie. Czy on się w pełni nie leczy, bo nie siedzi w Pokebolu, ja nie wiem co z nim jest. Na jego miejsce wchodzi Cyndaquil, który wreszcie wykańcza Gastiego. Morty wysyła Huntera, który więzi Cyndaquila na polu walki przy użyciu ruchu Ciemne Spojrzenie, przez co Ash nie może wystawić Noctowla i pozwolić atakom normalnym na trafienie. Więc pierwszą rzeczą, którą robi, jest użycie normalnego ataku prędkość, który jakimś cudem trafia. Cyndaquil dostaje obrażenia od upadku i Ashowi zostaje jedynie Noctowl. Ptak zostaje skonfundowany, ale dochodzi do siebie po przewaleniu w coś głową. Dostaje również olśnienia i nagle uczy się psychicznego ruchu zamęt, którym zmiata Huntera. Wreszcie wchodzi Gengar, który staje się niewidzialny i bombarduje Noctowla atakami, przez to ten nie może użyć jasnowidzenia. Ash rozkazuje mu użyć zamętu na całym budynku, co wyłania ducha z ukrycia, po czym Sowa sobie z nim łatwo radzi. Cała ta walka jest o wiele bardziej imponująca, jeżeli oleje się fakt, że Pokémony Mortiego nie posiadają ani jednego ruchu, który może bezpośrednio zaatakować Noctowla. 6 na 10. Pierwszy co Ash widzi po przypłynięciu do miasta Cynowód, to starszy mężczyzna lejący się na plaży z Pokémonem, który po przegranej potyczce zaczyna płakać. Z dumy, bo na szczęście jest to przyjazna kompetycja. Mężczyzna zaprowadza bohaterów do tutejszej sali, gdzie dowiadujemy się, że zwyciężczak i jest tu liderem. Przystępujemy do walki. Poliwrath kontra Pikachu. Po serii ataków Pikachu wreszcie trafia Poliwratha jednym piorunem, ale próbując atakować fizycznie, po prostu się od niego odbija i zostaje spoliczkowany do nieprzytomności. Ash główkuje nad kolejnym Pokémonem i dochodzi do wniosku, że ma tylko jednego stworka, który jest silny przeciwko Poliwrathowi, Bejlifa. Kompletnie zapominając o istnieniu Noctowla i Bulbazaura. W każdym razie Bejlif dobrze sobie radzi i bez problemów pokonuje przeciwnika. Przed wystawieniem maczołka, Chuck pozwala mu się rozgrzać, lejąc go po klacie. Jako, że Ash wciąż jest dzieckiem, na które łatwo wpłynąć, mówi Bejlif, aby zrobiła to samo. Wracamy do walki. Bejlif chwyta maczołka pnączem i Pokémony zaczynają się siłować. Przyjaciele Asha mówią, że przydałaby mu się jakaś strategia, ale Ash ich spławia i mówi, że chce się po prostu lać. Teraz, kiedy ten narwany 10-latek znalazł sobie bykt podziwu, nic go nie powstrzyma przed próbą wygrania tej walki czystą siłą, więc wygrywa. 5,5 na 10. Ash wchodzi do sali w Olivine i wyzywa liderkę Jasmine. Ta zgadza się na pojedynek i wysyła błyszczącego się Onyxa. Ash odpowiada to Totodile'em, ale jego ataki wodne nie mają na Onyxa żadnego efektu. I później ludzie się dziwią, że on nie umie Pokémonów dobrych wystawiać, kiedy takie rzeczy się dzieją, gdy raz mózgu użył. Więc mówi, walić to, idziemy z Pikachu. Brock zaczyna narzekać, jakby nie widział, co ten Pikachu zrobił jego Onyxowi. Zanim jesteśmy w stanie zobaczyć odtworzenie cudu, pojedynek zostaje przerwany przez prawdziwą Jasmine. Jej uczennica się po prostu za nią podszywała i pokryła Onyxa woskiem, co jest całkiem mądre i podobno nielegalne. Jasmine odmawia podjęcia walki, ponieważ jest zbyt zatroskana swoim Ampharosem, który nie za dobrze się czuje. Na pewno jego sytuacji nie pomaga bycie porwanym przez zespół R, ale przynajmniej Brock dotrzymuje mu towarzystwa. Uczennica w bardzo kreatywny sposób używa Onyxa, aby powstrzymać uczeńców, prawie przy okazji zabijając Arboka, ale ważne, że udaje jej się opanować sytuację. Jasmine wybacza jej obsmarowanie Pokémona woskiem i kradzież tożsamości i wysyła ją wraz z bohaterami po lekarstwo dla Ampharosa. 15 odcinków później. Ash wreszcie staje z nią do walki. Magnemite kontra Pikachu. Przez większość tego pojedynku stworki unikają po prostu swoich ataków, dopóki Ash nie wpada na genialny pomysł dania się trafić, co w jakiś sposób sprawia, że Magnemite też się daje trafić. Ta potyczka nie ma zbyt wiele sensu, ale przynajmniej Magnemite opuszcza stadion w imponujący sposób. Drugim i finałowym Pokémonem Jasmine jest Steelix, który jakimś cudem wytrzymuje elektryczne ataki Pikachu. Ciekawe jak to możliwe? Mysz pada i zastępuje ją Cyndaquil. Używa ono miotacza płomieni, który jest zablokowany przez burzę piaskową. Pod jej przykrywką Steelix nurkuje pod ziemię, aby zaatakować z zaskoczenia. Cyndaquil dobrze sobie radzi unikając i w kryzysowych sytuacjach używa nawet swoich płomieni, aby manewrować w powietrzu. Nie ma jednak sposobu na zadanie żadnych obrażeń i wreszcie obrywa. Kiedy wydaje się, że to koniec, raz jeszcze wstaje na nogi i tym razem atakuje nieprzerwanym ogniem, przemieniając burzę piaskową w ogniste tornado, które przysmaża Steelixa i kończy pojedynek. Nie wliczając części z Magnemite'em, była to całkiem ekscytująca patyczka. 7 na 10.
W myśl Mahogany Ash dowiaduje się, że liderem jest staruszek, który w poprzednim odcinku opieprzył go za to, że chciał się przyjaźnić z Pokemonami. Ash próbuje się z nim grzecznie przywitać, ale Price natychmiast wytyka, że jego Pikachu powinien być w Pokeballu i Pokemony powinny żyć w strachu. Nie wiem, czy ta osoba powinna mieć prawo do posiadania Pokemonów, a co dopiero bycia liderem, ale zgadza się na pojedynek z Ashem tu i teraz, aby pokazać, że jego emocjonalne przywiązanie do Pokemonów tylko przeszkadza w walce. Price wystawia Dugonga i Ash oczywiście wystawia Fanpi. I Price natychmiast udowadnia swój punkt, że wybieranie Pokemonów sercem, a nie mózgiem średnio wychodzi. Ash podąża za Price'em i zespół R przypadkiem zrzuca ich w przepaść. Pokemony Asha ratują im życie, co trochę staruszka oswaja. Szukając drogi powrotnej, napotykają się na jaskinie z bransoletką należącą do Piloswine'a Price'a, który wiele lat temu po jednej porażce od niego odszedł. W głębinach jaskini znajdują samego zamrożonego Piloswine'a wraz z leczniczymi ziołami, które chciał swojemu trenerowi podarować. Rozpoczyna się resuscytacja świni i tak, po 50 latach, para znów jest razem i do Price'a wraca miłość do Pokemonów. Przechodzimy do walki w sali. Dugong kontra Cyndaquil. Ash był z siebie tak dumny, że wpadł na pomysł użycia ognistego Pokemona w lodowej sali, że zapomniał, że Dugong to w połowie woda. Cyndaquilowi na szczęście walka idzie mimo tego nieźle. Wydostanie się z lodu nie jest dla niego przeszkodą i nawet nurkuje w lodowatej wodzie bez żadnych skrupułów. Ash wykorzystuje pewność siebie Dugonga, aby zaatakować go z bliska pod wodą i go pokonać. Następnie na scenę wchodzi Piloswine, używający ataku zamieci, aby zamrozić wodę na środku stadionu i szybko zmniejszyć dystans z przeciwnikiem. Ash wystawia Pikachu, ale ten ma problem z poruszaniem się na lodzie. Wpada więc na pomysł odpychania się od lodowych filarów, dzięki czemu świniak za nim nie nadąża. Wreszcie wskakuje pod przeciwnika i używa na nim elektrycznego ruchu, który wydaje się niestety działać. Piloswine się leczy, więc wszystko jest resetowane. No prawie, bo Pikachu wciąż jest nieźle poharatany, ale z jakiegoś powodu w tej walce wydaje się być nieśmiertelny. Piloswine wpada do wody, więc ataki elektryczne są bardziej efektywne. I Price uznaje to za dobry moment na rzucenie ręcznika i przerwanie walki, wręczając Ashowi zwycięstwo. Jest w tym niby jakaś lekcja, by wiedzieć, kiedy się poddać, ale Piloswine mógł po prostu znowu odpocząć i się wyleczyć. Naprawdę uwielbiam historię Price'a i Piloswine'a i gdyby nie te cholerne ataki elektryczne, byłby to łatwy kandydat na moją ulubioną walkę Johto. A tak, jest 7 na 10. Nasi bohaterowie znajdują ostatnią liderkę sali Claire, ale jest ona zajęta pomaganiem Dratiniemu w zrzucaniu skóry, dla którego olewa nawet jakiś ważny rytuał, który ma miejsce co każde 3 lata, więc trochę niezręcznie spytać ją teraz o walkę, ale Ash i tak się pyta. I dostaje odpowiedź, że zobaczą po powrocie. Dratini ewoluuje i Claire odwala jakieś czary-mary, zaczynamy walkę. Kingdra kontra Pikachu. Elektryczne ataki wydają się nie zadawać Kingdrze żadnych obrażeń. Okazuje się, że Ash nie wiedział, że Seedra po ewolucji zdobywa typ smoczy, sprawiając, że ataki elektryczne nie są już super efektywne. Dlaczego teraz nagle mówimy o drugich typach? Nigdy wcześniej nie było to problemem. Pikachu jest zamieniony na Noctowla i pojedynek jest przerwany, bo zespół R znowu coś zarąbał. Udaje im się przekonać samotnego Dragonite'a, aby im pomógł i Ash spotyka swojego Charizarda. Fajnie. Zespół R, chcąc ukraść drugi artefakt, rozpoczyna pożar i Dragonite zostaje dosyć ścieczony. Aby móc go ujarzmić, Charizard, Dragonair i Pikachu łączą siły w całkiem imponującej bitwie. Runda druga. Kingdra kontra Snorlax, o którym Ash sobie wreszcie przypomniał. Snorlax jest zbyt puszysty, aby przyjmować się atakami Kingdry, więc korzystając z okazji, bierze kąpiel. Po wymyciu się przywala konikowi i z nim kończy. Na scenę wchodzi Gyarados, który serwuje hiperpromień Snorlaxowi na ryjek, co nawet jego zaboli. Ash wystawia Pikachu, którego elektryczne ataki są blokowane przez Gyaradosa. Pikachu nie ma wyboru, tylko unikać nadchodzących ruchów, ale w ostatniej chwili pnie się po strumieniu wody i wykańcza przeciwnika piorunem. Ostatnim Pokemonem Claire jest Dragonair, który szybko radzi sobie z Pikachu. Na scenę wchodzi świeżo odzyskany Charizard i w stadionie otwiera się sufit, aby pozwolić Pokemonom rozwinąć skrzydła. Ale zamiast tego Dragonair wskakuje do basenu, gdzie nic nie może go dotknąć. Na szczęście wystarczy wyparować całą wodę, aby nie miał się gdzie chować. Charizard używa wstrząsu sejsmicznego, ale jest skontrowany przez gniew smoka. Ash się nie poddaje i każe wykonać tę technikę ponownie, tym razem dodając do tego ognisty wir. I tą kombinacją ruchów wykańcza Dragonera i zdobywa ostatnią odznakę. Całkiem długo tę walkę budowano, bo aż 4 odcinki i powiedziałbym, że wypada najlepiej ze wszystkich odznak w Johto. 8 na 10. Nie było tu zbyt wielu słabych walk, głównie dlatego, bo Ash faktycznie zasłużył na każdą odznakę. Niestety wiele z nich niczym specjalnym się nie wyróżnia i nie zapada w pamięć, jak niektóre barwniejsze potyczki w Kanto. Możecie mi dać znać, co wy myślicie o każdej z tych walk w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokemonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.